Autko ma porobione wszystko, amortyzatory, hamulce, tarcze, belkę z przodu. Także jedziemy po prostu po pewniaka, po pieczątkę. A to świnie. Że tam pójdę. Już mi się tu nie podoba. Dzisiaj nadeszła chwila prawdy. Dzisiaj nadeszła chwila przeglądu, ponieważ jutro jest równy rok, jak kupiliśmy. A dzień przed zakupem nasz Łoś miał przegląd techniczny. I dzisiaj jedziemy sobie na stację. Oczywiście nie na tą, co jeździmy z osobówkami, która jest najbliżej naszego domu, tylko na tą dalszą, bo to jest chyba okręgowa. Ponieważ na tej naszej nie mają takiego wysokiego garażu na takie samochody. Sprawdziliśmy, opinie, stacja ma w miarę dobre. Autko ma porobione wszystko, amortyzatory, hamulce, tarcze, belkę z przodu. Także jedziemy po prostu po pewniaka, po pieczątkę. Spróbujemy zapytać pana diagnosty, czy byłaby możliwość, żebyście sobie to mogli zobaczyć. Zobaczymy. Tylko nie wiadomo, czy to nie spowoduje, że pan diagnosta zrobi się nadgorliwy i za bardzo akuratny. No i dobrze, niech taki będzie. O to chodzi. Będziemy mieli stuprocentową pewność, że z Łośkiem jest wszystko ok i możemy jechać nim daleko, daleko. Dobra, no to ciśniemy. U nas na kanale, u nas w kanale, wszystko się o ten kanał rozchodzi. No. Czekamy. Może co z tego będzie. Jak nie, to... No jak to nie, to będzie kanał. Jak to będzie kanał. Wyjeżdżam. Ja cię zapytam. Wyłącz to. A to świnie. A ja mogę siedzieć w środku? Dwieście dziesięć, 120 z 5 na 6. Tu są 4, no i jest przodu. No, czyli 6. Tu są siedzące? Tak. A pasy gdzie są? No to jest tyle. Już tyle. Do 2007 czy 4, jak były tyłem do jazdy fabrycznie, jak wychodziły, to nie usiadły. Karta. Kartą. Już mi się tu nie podoba. Idziemy tu, przyjaciele.
Jest tu jakaś inna stacja? Tak na przyszłość pytam. Ty wiesz, jak już tu raz przyjedziesz, to chłop nie wie, nie zna tych przepisów. A widzisz, mogliśmy sobie też tak wydrukować jak Robert. Nie? Wiesz co, no on z tym robi. Czy mówię, kurwa, 99 zł, to niech mi pierwsze powie, czy się zaznajomił z tymi przepisami, a nie. Szuko w internecie. Może ja bym to prędzej znalazł. No, my to kiedyś na grupie, nie? Pisaliśmy. No powiem ci, że to szkurde, teraz na tych stacjach to nie ma żartów. To są... Nie? Znaczy nie ma żartów. No wiadomo, że zależy na kogo trafisz, no ale... Jest to już bardziej rygorystyczne. No ileż można przepisy sprawdzać? Może tam pójdę. Pierwszy raz kamper się pan spotkał. Dobra, do widzenia. Nie podbije? Do tyłu, tak? I wyjeżdżamy ze stacji diagnostycznej. Moi mili, pan nie pozwolił nagrywać. Jak myślicie, czy nasz kamper przeszedł przegląd? No? No, zgaduj, zgadula. Pan się nie podjął przeglądu, ponieważ pan powiedział, nie zna przepisów. Że według niego no tu nie ma pasów tyłem do jazdy i to jest niezgodne. On pierwszy raz się z takim spotkał. Ja mówię, bo pierwszy raz chyba pan z kamperem spotkał. Bo mówię, my się obracamy w tych kręgach i to jest po prostu w tych rocznikach normalne. No ale pan twierdził, że nie, on się tego nie podejmuje. Więc jedziemy gdzie indziej. Jesteśmy. No i słuchajcie, wyjeżdżamy, przegląd załatwiony. No tutaj ta stacja troszeczkę wyższy poziom prezentuje. Pan tylko wstukał numery rejestracyjne VIN samochodu, to od razu mu wyszły te ustawy, wszystko tam miał. Ja się go pytam o te siedzenia, pan powiedział, no tu jest wszystko, zaczął mi to tam czytać. Ja mówię, niech mi pan tego nie czyta, bo ten... No nie zgodził się również na nagrywanie, więc nie nagrywaliśmy, ale... Mówię, o widzę, że tu pan ładnie poszedł po tym, nowe tarcze, nowe klocki, amortyzatory, opony, półosie, nowy rozrusznik. Ja
wie pan co, to się jeździ z rodziną. Także mamy podbite, wracamy do domku i rok jeżdżenia do następnego przeglądu. No śmiechowo dzisiaj było trochę, na tamtej poprzedniej stacji, no pan tak jakby świeżo przyjęty. A jeszcze tego nie mówiłeś, że powiedział na koniec, że on by nam da nam namiot. No, jeszcze na tej pierwszej stacji, której pan powiedział, że się nie podejmie tego przeglądu, powiedział, że może dać nam namiar na stację, która nam ten przegląd podbije. Na co ja mówię, pan co, ja nie potrzebuję takiego namiaru, bo ja na którąkolwiek stację pojadę i ja panu ręczę, że ja ten przegląd podbiję. I pojechaliśmy na pierwszą, lepszą stację i profesjonalizm na najwyższym poziomie. Wszystkie ustawy, wszystko pan... Ja mówię, że tam... Panie, no jak? Co on to opowiadał? No, także widzicie, są ludzie i są ludzie. No może tamten nie miał do czynienia z takimi samochodami, ten miał, nie wiem, ale nie ma co się denerwować. No pracuje w takim fachu, że powinien być. No pracuje w takim fachu, to jest tak, ja jeżdżąc autobusem bym, nie wiem, nie znał trasy, pojechałbym inną trasą albo bym na co drugim przystanku się zatrzymywał. No to też jest racja. Takie podejście. No ale w każdym razie jedziemy do domku na ciepłą herbatkę, ale była okazja się przejechać dzisiaj. Także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I do następnego. Oby szybkiego. Nie przeglądu. Do następnego vloga będzie może znowu coś innego. No. To pa. Pa. Patrz, kieruję mu. Ja panu będę kierował. Pan se tu ino gazu dodowej. A ja to będę kierował. Ty, no ale jakby przyjechała jakaś tępa baba, to ona tego nie przejedzie przecież. Nie ma. Kobiety są. Baby, to wiesz. Nie, to wtedy on wsiada i... Tak. Mogłaby się pani przesunąć troszkę? Bo powiem pani tą nóżkę przesunąć. Ja tu będę gazował. Ja się zaraz pójdę zapytać. Jak pozwoli nam karmerować? To ty wylecisz, ja wjadę. On mi tu pokieruje. A co on powiedział? Że co? Że nie chce być na YouTubie? No, nie, on się w takie rzeczy nie bawi. Nawet przez tą bramę otwierać. A to świat. YouTube nagrywam. Co? YouTube nagrywam. No, dobrze. Jak mnie f***li, to dom. Może na jakieś tam urywki wiesz, no. Bez nazwy. No nie? Można. Jaki mądrok. No nie będzie widać jego twarzy. No, ani firmy. Dobrze, że nam te numery sprawdził, bo myśmy kupowali, żeśmy nie sprawdzili. Ja pierdolę jakiś dzban. Ale będzie filmik.